sensie, że możemy zaczynać. Chciałbym wszystkich serdecznie witać na kolejnym spotkaniu Kołana Kochańskiej Projektopatia. Wszystkim chciałbym przywitać, jednocześnie bardzo podziękować za nawet nie tyle zgodę, co propozycję wygłaszania tego referatu naszemu drugiemu gościowi, panu doktorowi Janowi Wojnickiemu. Spotkania będzie prawdopodobnie największy kryzys konstytucyjny w historii. Myślę, że wygląda, że formuła będzie klasyczna. Tak, to znaczy, proszę Państwa, niby to będzie trybunałowy wykładzik, ale jeżeli Państwo będziecie mieli coś w trakcie do dodania, z czym się bardzo będzie nie zgadzać, będziecie chcieli coś dodać, zapytać, to oczywiście jak najbardziej nie wahajcie się mi przerywać. Jestem na wszelkie tego typu zakłócenia, nasze zakłócenia to właśnie złe słowo, tak? Tego typu trendy otwarte. Tak jak właśnie przeciwko pan prezes dziękuję, powiedział, w tytule nazwałem ten temat tak, opisem największego kryzysu konstytucyjnego w historii. I dlatego na dzień dobry postawiłem zasadnik, dlaczego zatytułowałem to tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, przede wszystkim z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy jest taki, że kiedy myślimy o konstytucji i konstytucjonalizmie, w tym nowoczesnym tego słowa znaczeniu, no to Stany Zjednoczone przychodzą nam na myśl bardzo szybko. Kilka państw zapewne przyjdzie nam na myśl. Po pierwsze Anglia, czy też, mówiąc szerzej, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja. To są te zapewne trzy takie punkty odniesienia współczesnego konstytucjonalizmu. Niemcy być może, ale w dużo mniejszym stopniu, bo jednak wydaje się, chociaż to będzie kontrowersyjne, że w pewnym stopniu powielają jednak jakkolwiek zapewne by zadali ze zgrozy, że to, co teraz mówię, ale jednak model francuski. Natomiast no, anglosasi, bez wątpienia, tutaj dzierżą jednak pełne pierwszeństwa. No i zawsze, zwłaszcza jak patrzymy na Stany Zjednoczone, no to takim dosyć popularnym, na tyle na zazwyczaj, jak to było z popularnymi poglądami, jednak dosyć powierzchownym właśnie spojrzeniem, jest takie, które mówi nam, że Stany Zjednoczone mają taki stabilny ustrój. No bo ta konstytucja przyjęta 200 lat temu z okładem, cały czas jest ta sama, no i cały czas, tak na pierwszy rzut oka, jest to ten sam ustrój konstytucyjny. Oczywiście Państwo, zapewne w większości będąc studentami prawa, doskonale wiecie, że to nieprawda, tak? No bo system konstytucyjny Stanów Zjednoczonych podlegał ewolucji i zmieniał się w sposób zasadniczy. I podam tylko jeden przykład, żeby tę tezę udowodnić. Tezę, która uważam, no jest dosyć oczywista, ale przykład się przyda. Chodzi oczywiście o rolę Sądu Najwyższego. Jeżeli sobie spojrzymy na przepisy Konstytucji, a zajrzymy sobie też do pism ojców Konstytucji, przede wszystkim do Federalist Papers, no to zobaczymy, że władza konstytucyjna jest traktowana, no nie przymierzając per noga. To znaczy, tam jest jeden krótki przepis, w sumie to, przepraszam, władza sądownicza oczywiście jest traktowana zupełnie właśnie per noga. Jeden krótki przepis, który niewiele w sumie o tej roli władzy sądowniczej mówi, dla niego przewidziana rola czysto techniczna, trochę podobna jak ta, jak później będą myśleli Francuzi w kontekście prawa cywilnego, że sędzia jest tylko ustami ustawy. No i proszę Państwa, to jak to wyglądało w praktyce, to w pierwszych latach istnienia Stanów Zjednoczonych, już federalnych oczywiście, Sąd Najwyższy miał siedzibę w piwnicy, pewnego domku na pewno w Nowym potem w Filadelfii. Natomiast na to, kto będzie pierwszym jego prezesem, wygląda na łapankę. Bo nikomu się nie chciało, bo to była taka wspaniała fucha wtedy. I w końcu zgodził się John Jay, no bo John Jay był generalnie bardzo porządnym obywatelem, no i ktoś musiał, ale John Jay wziął na siebie ten wątpliwy honor bycia prezesem Sądu Najwyższego. No proszę Państwa, gdyby dzisiaj ojcowie założyciele zobaczyli, czym jest Sąd Najwyższy współcześnie w Stanach Zjednoczonych, no to by się troszeczkę zdziwili, mówiąc delikatnie. No bo wiadomo, co się po drodze przytrafiło. Jeden precedens w sprawie Marbury v. Madison, w którym Sąd Najwyższy po raz pierwszy postanowili zastosować ustawy federalne i stwierdzono, że jest sprzeczna z konstytucją, no i potem się już potoczyło. Już w momencie, kiedy zresztą wojna secesyjna wybucha, mamy dokładnie ugruntowaną doktrynę judicial supremacy, tak? Supremacy, czyli dominacji władzy sądowniczej w pewnym sensie tego, że pozostałe władze muszą wykonywać i być posłuszne tym decyzjom, które władza sądownicza, w szczególności Sąd Najwyższy, podejmuje. Oczywiście ta doktryna do dzisiaj wzbudza spore kontrowersje, czego świadkami jesteśmy no, na bieżąco, można powiedzieć. No ale, tak, to dowodzi, że ta konstytucja zmienia się i to zmienia się radykalnie. No, ale wydaje się być właśnie takim, dla samych Amerykanów też jest na pewnym pomnikiem. No więc to jest ten pierwszy powód, tak? Rola Stanów Zjednoczonych jako jednej z tych ojczyzn konstytucjonalizmu. Natomiast drugi powód to rola Stanów Zjednoczonych jako takich. No proszę Państwa, znowu nie będzie specjalnym odkryciem Ameryki stwierdzenie, że Stany Zjednoczone są tym państwem, które do dzisiejszego dnia jednak dominuje na globie.
I tak jak jeszcze w latach 20., 30. XIX wieku Europa sobie troszeczkę z tej dziwnej republiki egzotycznej gdzieś tam po drugiej stronie Atlantyku mocno pokpiwała i miała sporo powodów do tego, żeby sobie z tego dziwnego państwa trochę pokpiwać, no to przestała sobie kpić właśnie w momencie, kiedy jest wojna secesyjna i się okazuje, że ta dziwna republika jest w stanie wystawić nagle z niczego 1,5-milionową armię. Natomiast w momencie, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa i się okazuje, że te Stany Zjednoczone mają już swój produkt krajowy brutto taki jak Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Włoch, Francji, całej Skandynawii i jeszcze paru innych państw razem wziętych, tak, to Amerykanie uwiększy, no to w tym momencie się okazuje, że jednak wyrosło z Atlantykiem coś, czego nikt się tam nie spodziewał. No a potem mamy już drugą wojnę światową, no i wszyscy wiemy, tak, mamy zmianę na tej pozycji globalnego dominatora, Brytyjczycy ustępują miejsce Amerykanom. No i dlaczego o tym wszystkim mówię w takim telegraficznym skrócie? Z tej prostej przyczyny, że najprawdopodobniej to by nie nastąpiło, gdyby wojna secesyjna zakończyła się inaczej. No bo nie, wiadomo, że historia, znaczy gdybologia nigdy nie jest specjalnie pożądana, no ale na pewnym poziomie jednak chyba można ją uprawiać po to, żeby podkreślać znaczenie pewnych zjawisk i znaczenie pewnych wydarzeń. No wyobraźmy sobie, że ten kryzys konstytucyjny zostaje rozstrzygnięty w inny sposób, że okazuje się de facto, że secesja się udaje. I Stany Zjednoczone rozpadają się na co najmniej dwie federalne republiki, a być może jeszcze większą ilość państw. Czy wtedy dałyby radę osiągnąć pozycję globalnego dominatora? No oczywiście można się nad tym zastanawiać, ale to już by było zbyt daleko posunięta gdybologia. Wystarczy chyba stwierdzenie, że byłoby im dużo trudniej taką pozycję osiągnąć, a w konsekwencji cała historia XX wieku mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. No więc tutaj, no siłą rzeczy, wszystko co dotyczy Stanów Zjednoczonych ma wielkie znaczenie, bo Stany Zjednoczone dzisiaj, do dzisiaj mają wielkie znaczenie. Znowu, można się spierać na temat tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości, no bo są bardzo różne tezy, jak Państwo zapewne wiecie. Niektórzy uważają, że Stany Zjednoczone już są skończone i w sumie obserwujemy upadek kolosa. Inni mówią, że wręcz przeciwnie, ten kolos dopiero dobiera wzrostu w żarku, on jeszcze wszystkim pokaże. Jedni nam powiedzą, że to, że Latynosi zaczynają dominować w Stanach, oznacza koniec ich cywilizacji taką, jaką ją znamy, a inni powiedzą wręcz przeciwnie, że dzięki Latynosom Stany Zjednoczone nabierają nowych sił witalnych i dopiero w ten pewien sposób przepoczwarzają się w tej nowej odsłonie do jeszcze potężniejszym mocarstwem niż były dotychczas. No więc oczywiście to jest już futurologia, ale nie o tym przecież w tym momencie chcemy mówić. No i proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, co to jest kryzys konstytucyjny, o którym też powiedziałem tutaj w tytule tego wystąpienia. Proszę Państwa, rozumiem kryzys konstytucyjny jako spór o normy konstytucyjne na tyle głęboki, na tyle ważny i na tyle nie dający się być może rozstrzygnąć w ramach zwykłych procedur, że powoduje zarazem głęboki kryzys polityczny. No i oczywiście z kryzysami konstytucyjnymi mamy do czynienia co i rusz, można powiedzieć, w różnych państwach, w różnych zakątkach globu. No, w pewnym sensie, proszę Państwa, to pojęcie przeżywa też pewien swój renesans dzisiaj w Polsce. No bo co i rusz jest podnoszone w kontekście różnych sporów politycznych, z którymi mamy współcześnie do czynienia. Niektórzy mówią, że tak, jak najbardziej mamy kryzys, inni mówią, że nie, wcale nie ma żadnego kryzysu. No ja ośmielę się postawić tezę, że chyba jednak mamy. No bo jednak skoro tak radykalnie interpretują, tak radykalnie różne strony z politycznego sporu interpretują przepisy konstytucji, no to jest wtedy pisz wymowy kryzys konstytucyjny. No i też ośmielę się jeszcze postawić jedną taką tezę, że to chyba nie jest też nic nadzwyczajnego. No bo gdy nie ma kryzysów konstytucyjnych w ogóle, to wtedy chyba należy się martwić, bo to znaczy, że mamy jakąś totalną stagnację, albo że w ogóle już nie mamy konstytucji. Natomiast jak konstytucja jest i ludziom zależy, no to wiadomo, że się będą o nią spierać. No więc proszę Państwa, nasze kryzysy to tam jest nic w porównaniu z tym, jak sobie przypomnimy, że w 1968 roku we Francji mało nie było wojny domowej, bo inaczej interpretowano różne przepisy dotyczące kompetencji prezydenta. Tak? Czy Australia, która była totalnie sparaliżowana w latach 70., dlatego że gubernator generalny postanowił odwołać premiera z pewnego powodu, mimo iż premier cały czas cieszył się poparcie większości parlamentarnej. To była sytuacja oczywiście bez precedensu, ale się stało. Tak? Także, proszę Państwa, nic nadzwyczajnego, no chyba że dochodzi jednak do takich reperkusji kryzysu, o jakich za chwileczkę sobie, proszę Państwa, powiemy. A więc mamy ten początek lat 60. XIX wieku, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. I to, co się wtedy dzieje, no dla wielu współczesnych nie było szczególnym zaskoczeniem. I żeby to Państwu dobrze wskazać, to tutaj podam taki króciutki cytat, mianowicie niejaki John C. Calhoun, o którym jeszcze wspomnę dzisiaj, amerykański mąż stanu, wiceprezydent, kilkukrotny członek gabinetu, wieloletni senator, pochodził z Karoliny Południowej, co nie jest bez znaczenia w tym kontekście, na łożu śmierci w roku 1750 powiedział: Unia skazana jest na rozpad i myślę, że nastąpi on w ciągu 12 lat. Eksplozja nastąpi podczas wyborów prezydenckich. Proszę Państwa, dokładnie tak się przecież stało, tak? Niecałe 12 lat później, co prawda, tylko mniej więcej 11 lat później, ale właśnie tak.
Proszę Państwa, te wybory prezydenckie w 1961 były chyba jednymi z najdziwniejszych, jeśli nie najdziwniejszymi w historii Stanów Zjednoczonych. I tak jak dzisiaj się mówi, i niektórzy tutaj złamują rączki, że Trump nie został wybrany przez większość Amerykanów, no to proszę Państwa, wtedy to dopiero prezydent nie został wybrany przez większość Amerykanów, bo na południu na Lincolna nie głosował nikt. W wielu Stanach nawet nie wpisywano jego nazwiska na karty wyborcze. Natomiast Lincoln wygrał tylko dlatego, że jego przeciwnicy na północy nie potrafili się dogadać i w związku z tym wystawili dwóch, a tymi miejscami nawet trzech kandydatów. I w konsekwencji Lincoln na czele takiej młodej, świeżo zorganizowanej, buntowniczej partii antysystemowej, na dodatek sam będący parweniuszem, człowiekiem, który wcześniej w ogóle nie był w Waszyngtonie, bez żadnego wykształcenia akademickiego, obwoźny prawnik, który sobie jeździł na mule po środkowym zachodzie, do końca życia nie pozbył się takiego prowincjonalnego nawyku trzymania dokumentów w cylindrze, tak? No bo on sam wtedy pod ręką. Generalnie człowiek znikł, tak? Taki tram do potęgi trzeciej, można powiedzieć. I on nagle wygrał te wybory. Tylko dlatego, że jego przeciwnicy nie byli w stanie się dogadać przeciwko niemu na północy. Gdyby się dogadali, a jeszcze by udało się dogadać jako troszeczkę z południowcami, no to wtedy nie miałby szans. Ile Amerykanów na niego zagłosowało? Góra 1/3. I został prezydentem, a przy okazji właśnie z uwagi na to, z jaka siła polityczna go wyniosła i jakie poglądy głosił podczas całej swojej kariery politycznej, no to właśnie jego wybór stał się katalizatorem sukcesji. Jeszcze nie zdążono zaprzysiężyć Lincolna, a już Karolina Południowa, właśnie nie bez kozery, tutaj powiedziałem, że John Calhoun, bo to jest kolejny Karoliny Południowej, ogłasza secesję. I proszę Państwa, właśnie powstaje to pytanie, czy secesja jest legalna, tak? To znaczy, czy rzeczywiście stan ma prawo do tego, aby secesję ogłosić. Co na ten temat mówi Konstytucja Stanów Zjednoczonych? I to jest spór, proszę Państwa, fundamentalny, no bo od niego zależy cały kształt tej amerykańskiej państwowości bez wątpienia. I właśnie ten spór i oraz argumenty, które obie strony w tym sporze stawiają, chciałbym teraz, proszę Państwa, prześledzić. Ale zanim przejdę do samego śledzenia, to przeczytam jeszcze taki dłuższy troszeczkę cytat z amerykańskiego politologa Hermana Pinchetta, który napisał o tych czasach mniej więcej tak. Za życia jednego ledwie pokolenia, podczas 30 lat rozpoczętych aneksją Teksasu w 1845, a zakończonych wycofaniem ostatnich oddziałów federalnych z południa w 1877, Stany Zjednoczone przeszły całą serię kryzysów konstytucyjnych, cięższych i groźniejszych niż kiedykolwiek przedtem i potem. Począwszy od 1945, przez kolejne 13 lat, debata konstytucyjna na temat rozszerzania niewolnictwa na nowe terytoria stawała się coraz bardziej napięta, aż w końcu doszło do faktycznego sparaliżowania normalnego konstytucyjnego funkcjonowania państwa. I nagle, w latach 60-61, tenże kryzys konstytucyjny przemienił się w nowy, a konkretnie w secesję. Chociaż ten nowy kryzys był oczywiście związany z tym starym, jego konstytucyjny charakter był diametralnie inny. Pytanie, jak konstytucja powinna działać jako element większej maszynerii, zastąpione zostało pytaniem o to, czy można i powinna zostać rozmontowana. To jest rzeczywiście istota tak naprawdę tego sporu, tak? No bo secesja doprowadza, jakby nie patrzeć, do końca Stanów Zjednoczonych w takiej postaci, w jakiej byłyby przed secesją, gdyby uznać, że secesji dokonać można. Proszę Państwa, u podstaw tego sporu leży diametralny spór na temat suwerenności. Gdyż Konstytucja Stanów Zjednoczonych, jak ten sam politolog, pan Pritchett, stwierdza, milczy dyskretnie na temat tego, gdzie ulokowana jest suwerenność. I powstają wskutek tego dwie koncepcje, które lokują tę suwerenność amerykańską, tak, w zupełnie różnych punktach. I nazwy tych koncepcji są troszeczkę nieprzetłumaczone na język polski. Amerykanie nazywają je compact theory i contract theory. Compact i contract znaczy dokładnie to samo, czyli jest to pewien rodzaj umowy czy też porozumienia. Dlatego ja, proszę Państwa, będę, mówiąc po polsku, compact theory określał mianem teorii porozumienia państw, natomiast contract theory teorii umowy społecznej po prostu. Chociaż oczywiście obie teorie są teoriami kontraktualnymi, tak, wywodzącymi się, ja za chwileczkę też powiemy, z myśli oświeceniowej tak naprawdę tylko i wyłącznie. Proszę Państwa, nie bez kozery mówię porozumienia państw. No tutaj odwołam się do autorytetu profesora Lewickiego, który dosyć wyraźnie w swoich pracach podkreśla, że nazwa Stany Zjednoczone w języku polskim jest mało szczęśliwa, bo jest archaiczna i nie oddaje tak naprawdę charakteru tego naprawdę federalnego państwa. Mówię naprawdę federalnego państwa, no bo jakieś tam Niemcy, prawda, czy Austria są takie udawane federacje, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast rzeczywiście dla Amerykanów to, co my nazywamy stanem, to jest państwo, tak? Czyli state w tym takim bardziej współczesnym tego słowa znaczeniu. A zwłaszcza dla tych, którzy wyznają, bądź też wyznawali, to troszeczkę już w tym momencie niemal wymarło, tak? Teorię, którą nazywa się compact theory. I proszę Państwa, compact theory zakłada,
że podmiotami, które porozumiały się i powołały do życia Stany Zjednoczone z ich konstytucją, są właśnie państwa. Było sobie 13 suwerennych państw, które uzyskały tę suwerenność po skutecznym buncie przeciwko tyranowi, za którego uważano króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. I wskutek tego skutecznego buntu przeciwko tyranowi powstało właśnie 13 suwerennych państw, które następnie postanowiły połączyć się najpierw w konfederację, a później w federację. Natomiast teoria, którą nazwijmy teorią umowy społecznej, głosi, że wręcz przeciwnie, to ogół społeczności, tak, wszyscy ludzie zamieszkali w tych 13 państwach, porozumiało się niejako ponad tymi państwami, stworzyło jeden naród amerykański i ten naród jest suwerenem i ten naród powołał Stany Zjednoczone i nadał im konstytucję. I proszę Państwa, wyrazami tych dwóch koncepcji, no tutaj niech będą dwa cytaty z dwóch mężów stanu tej epoki przed wojną secesyjną. Żaden z nich nie był prezydentem, no bo w tamtych czasach akurat tak się złożyło, że żaden wielki mąż stanu nie był prezydentem, no może z wyjątkiem Jamesa Knoxa Polka, który był prezydentem z przypadku, a dzięki niemu Stany Zjednoczone powiększyły swoje terytorium, bo wielki kawał Meksyku, także to się mu udało. Natomiast wszyscy pozostali prezydentami, no i Jackson, jeszcze był Jackson, tak wiadomo. Natomiast, proszę Państwa, ani John Calhoun, ani Daniel Webster, chociaż byli wielkimi figurami politycznymi, żaden z nich prezydentem nie był. I podczas tak zwanego sporu o nulifikację, o czym jeszcze, proszę Państwa, za jeszcze wspomnę, Calhoun i Webster wymieniali się gromkimi przemówieniami w Senacie, tak można powiedzieć. Jeden z drugim bardzo polemizował na temat właśnie wizji suwerenności w Stanach Zjednoczonych. John Calhoun powiedział, co następuje. Narody, podkreślam, narody w szeregu państw tworzących te oto państwa zjednoczone są połączone jako strony konstytucyjnego porozumienia, kompakt, do którego naród każdego z państw przystępuje jako osobna, suwerenna wspólnota, każdy wiążący się jedynie drogą swojej własnej ratyfikacji, a w konsekwencji Unia, której wskazane porozumienie jest spoiwem, istnieje pomiędzy podmiotami ją ratyfikującymi. Tak? A więc suwerenność spoczywa osobno w każdym z 13 państw, natomiast Unia jest tylko ich porozumieniem, takim agregatem ich wspólnych interesów. Istnieje tylko o tyle, o ile te wspólne interesy istnieją. Natomiast Webster odpowiadał: konstytucja nie jest ligą, konfederacją ani porozumieniem, kompakt pomiędzy narodami szeregu państw w ramach ich suwerennych praw, ale rządem, i teraz proszę Państwa takie słówko, które jest ciężkie do przetłumaczenia na polski, government proper. Z jednej strony trochę rząd prawdziwy, z drugiej strony trochę rząd prawowity, tak? Mniej więcej, czyli taki rząd, rządże rząd, tak? Rząd w pełnym tego słowa znaczeniu, stworzony przez porozumienie narodu, tworzącym bezpośrednie relacje między samym sobą a poszczególnymi obywatelami. Bezpośrednie relacje między narodem a poszczególnymi obywatelami z pominięciem w większości tych pośredników, którymi mogłyby być poszczególne państwa zjednoczone. No i proszę Państwa, czy te koncepcje miały jakieś oparcie w Konstytucji, w samym tekście Konstytucji? No dosyć mgliste, powiedzmy sobie, no bo tak jak Pritchett stwierdził, Konstytucja dyskretnie milczy na temat tego, gdzie ukrywana jest suwerenność, ale tenże Pritchett podaje dalej tak. Przemożna filozofia polityczna XVIII stulecia wskazywała umowę jako podstawę autorytetu władzy. Konstytucja była taką umową, a w sumie, proszę Państwa, nie będę już tego czytał, bo tutaj się troszeczkę powtarzam. Język Konstytucji bez wątpienia mógł być powołany na poparcie obu tych poglądów. W jaki sposób? No, proszę Państwa, ci, co są zwolennikiem teorii umowy społecznej, stwierdzą, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na preambułę Konstytucji. We the people, my naród, tak? Czyli tutaj mamy to wskazanie, to jest jeden naród Stanów Zjednoczonych. Natomiast zwolennicy teorii porozumienia państw zwrócą uwagę na tryb ratyfikacji konstytucji. Każde z państw ratyfikuje tę konstytucję osobno, a więc każde z państw przystępuje do tej konstytucji jak do każdej innej umowy międzynarodowej. Zresztą, proszę Państwa, argument z preambułą był też torpedowany przez zwolenników compact theory w bardzo prosty sposób. Mianowicie wskazywano, że podczas prac nad konstytucją planowano w pierwszym momencie tę preambułę zrobić dłuższą, to znaczy miano wyliczać we the peoples of i teraz New York, New Hampshire i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wyliczać wszystkie 13 kolonii. Ale stwierdzono, że to jest niepraktyczne z dwóch powodów. Po pierwsze, będzie za długo, a po drugie, nie wiadomo, które stany ostatecznie ratyfikują tę konstytucję i przystąpią do Unii, bo to nie było wcale takie przesądzone. Na przykład, proszę Państwa, Massachusetts, jeśli się nie mylę, ostatecznie ratyfikowała tylko dlatego, że mający tam wielkie wpływy czas John Hancock został wrobiony przez Alexandra Hamiltona, którego przekonał, że będzie prezydentem. Chociaż było wiadomo, że urząd prezydenta był krojony od początku pod Waszyngtona, tak? Także tego typu tutaj, można powiedzieć, zadziałał.
Ale wracając, proszę Państwa, czy planowano pierwotnie wyliczać poszczególne narody poszczególnych stanów? Nie zrobiono tego właśnie z tych dwóch powodów. Także to był dosyć mocny argument, żeby pokazać, że być może wcale jednak ojcowie narodu nie myśleli o jednym, tak? Właśnie, narodzie. Proszę Państwa, jeszcze jedna tutaj, myślę, dosyć ciekawa uwaga leksykalna. Mianowicie z uwagi na to, że tutaj podkreślane jest to pojęcie tego jednego narodu, zwolennicy teorii, właśnie contract theory, czyli teorii umowy społecznej, są w amerykańskiej historiografii określani dwojako. Albo takim bardziej oczywistym dla nas terminem federaliści, no bo oni właśnie podkreślają znaczenie tej federacji jako tego wspólnego państwa całego narodu, albo też nacjonaliści. Właśnie dlatego, że skupiają się na tym pojęciu jednego narodu. Czyli w amerykańskiej historiografii, w kontekście amerykańskim, nacjonalistą jest oczywiście Abraham Lincoln przede wszystkim, tak? Czyli jest to zupełnie inne też rozumienie pojęcia nacjonalizm niż większość tych rozumień różnych, z którymi mamy do czynienia na przykład na kontynencie europejskim. Ale proszę Państwa, sama jeszcze teoria kompaktu, tak, czyli tego porozumienia międzypaństwowego, nie zakłada z góry, że możliwa jest secesja. Gdyż porozumienia są po to, żeby je dotrzymywać, tak? Jest to przemożna zasada prawa natury, tak? Pacta sunt servanda, powiedział Grocjusz, tak? Ostatecznie podsumowując tam wiele wieków wcześniejszych debaty na ten temat, przede wszystkim tutaj, powiedzmy sobie szczerze, dorobek kanonistów na tym zaważył, wszystko jedno. W każdym razie dla Amerykanów ukształtowanych przez to europejskie oświecenie, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście oświecenia szkockiego oraz Locke'a, no to jest oczywiste, tak, że umów się dotrzymuje. No więc skoro dane państwo suwerenne zobowiązało się do tego, że jest członkiem Unii, no to tym członkiem Unii ma być i nie może z tej Unii wystąpić na mocy swojej unilateralnej decyzji. Chyba że wcześniej nastąpi breach of compact, czyli złamanie tej umowy przez inne strony. No to się, proszę Państwa, może na pierwszym momencie wydać dziwne, że złamanie umowy przez drugą stronę powoduje, że ja mogę od tej umowy odstąpić. Taka średnio cywilistyczna konstrukcja na pierwszy rzut oka, ale w prawie natury właśnie bardzo mocno ugruntowana. Jeżeli sobie spojrzymy na historię tego, jak prawo natury, czyli ta oświeceniowa wielka doktryna prawna się kształtowała, no to począwszy od Grocjusza, czy Pufendorfa, czy Leibnica, przez Locke'a, aż do Rousseau, wszyscy będą mówili jednym głosem, że jak najbardziej złamanie umowy przez jedną ze stron może skutkować tym, że druga strona może się z tej umowy wycofać. I proszę Państwa, oczywiście, ci, którzy, wielcy teoretycy prawa natury stwierdzą, że w takiej najbardziej klasycznej sytuacji no jednak istnieje prawo państwowe. Prawo państwowe, które rozstrzyga spory między poszczególnymi jednostkami. Jeżeli jednostka czuje się pokrzywdzona z tym, że druga jednostka złamała umowę, no to idzie do sądu, no i sąd sprawę załatwia, tak? W świecie idealnym trzymanie. Natomiast tego typu arbitra, tego typu sądu siłą rzeczy nie ma między państwami suwerennymi. No z tej prostej przyczyny, że są suwerenne, a suwerenność, jak mówi właśnie nam Jean Baudin, w tym klasycznym ujęciu, jest niepodzielna. A więc nie ma nikogo, kto byłby w stanie w sposób wiążący rozstrzygnąć tego typu spór o to, czy umowa jest, czy jej nie ma, czy jest złamana, czy nie jest złamana, między państwami suwerennymi. A zatem, proszę Państwa, kto może stwierdzić, że takie złamanie, taki breach of compact nastąpi? No prosta sprawa, sam zainteresowany arbitralnie może to stwierdzić, tak? I tutaj zwolennicy compact theory powołują się bezpośrednio na Locke'a, bezpośrednio na Rousseau, którzy wyraźnie to wskazują. Między państwami jest, Locke powiedział, stan natury, w którym nie ma suwerena. Każde państwo jest sobie suwerenem, tak jak jednostka była, każdy sobie suwerenem w stanie natury. Tak jak jednostka w stanie natury sama decydowała, czy jej prawa są łamane, czy nie i jak będzie ich bronić, tak samo państwo samo decyduje, czy jego prawa są łamane i czy będzie ich bronić, może się odwołać w tym oczywiście nawet do ostatecznego argumentu królów, czyli do siły zbrojnej. Tak? To jest ugruntowany pogląd w prawie natury, a zatem również w prawie narodów, tak? A więc tym, co dzisiaj byśmy nazwali bardziej prawem międzynarodowym. I więc dlatego, proszę Państwa, Alexander Stevens, wiceprezydent Konfederacji i wybitny prawnik, stwierdził, zresztą już po wojnie secesyjnej, w jednym ze swoich dzieł, w którym właśnie opisywał tę drogę prawną, która do secesji doprowadziła, że prawo do secesji nie wynika z konstytucji, ale z wielkiego prawa narodów rządzącego wszelkimi porozumieniami międzypaństwowymi. Innymi słowy, proszę Państwa, dla zwolenników compact theory,
Konstytucja jest po prostu porozumieniem międzynarodowym, tak jak każda inna umowa. Oczywiście dosyć specyficznym porozumieniem, bardzo ścisłym porozumieniem, ale podlegającym takim samym, można powiedzieć, zasadom i regułom postępowania, jak każda inna metoda między suwerennymi bytami państwowymi. I proszę Państwa, to jest ten drugi kroczek, tak? Począwszy od pierwszego, czyli przyjęcia za swoją podstawę aksjologiczną tej zasady porozumienia państw, poprzez kroczek drugi, czyli stwierdzenia, że jeśli jedno z państw złamie umowę, to ja mam wtedy prawo od niej odstąpić, musimy zawiesić kroczek trzeci, to znaczy znaleźć powód, tak? Znaleźć to miejsce, gdzie następuje owo breach of compact, czyli złamanie umowy. I proszę Państwa, tutaj myślę, że ta uwaga będzie dosyć ciekawa, mianowicie mamy często tendencję do tego, aby myśleć o wojnie secesyjnej przez pryzmat tego, co się dzieje, działo w Stanach Zjednoczonych później i co się dzieje w Stanach Zjednoczonych dzisiaj. To znaczy, dzisiaj, kiedy mówimy o prawach Stanów, no to siłą rzeczy konfrontujemy jeszcze, ano proszę Państwa, z prawami władzy federalnej, czy też raczej z obowiązkami, tak, uprawnieniami władzy federalnej, które władza federalna wobec Stanów ma. To jest ta linia konfliktu, który po wojnie secesyjnej dopiero tak naprawdę się rodzi. Przed wojną secesyjną takiego konfliktu nie ma. Jest konflikt między Stanami tak naprawdę, tak? Bo mamy Stany, które mają różne wizje polityczne z uwagi na swoje różne tam tła kulturowo-ideologiczno-polityczne i to one tak naprawdę w ramach tej federacji się ścierają. I proszę Państwa, też myślę, że uwaga dosyć warta podkreślenia, że przed wojną secesyjną władza federalna stoi zasadniczo po stronie południa. Gdyż praktycznie znakomita większość elity politycznej z południa się wywodzi. Jeżeli sobie spojrzymy choćby na katalog prezydentów przed wojną secesyjną, no to ludzi z północy jest tam bardzo niewielu. Choćby sześciu pierwszych. Sześciu pierwszych najczęściej nazywa dynastią z Virginii, chociaż było tam dwóch facetów z Massachusetts, tak? Oczywiście mamy najpierw Waszyngtona, Virginia, potem jest John Adams, Massachusetts się trafiło, potem mamy znowu Jeffersona, Virginia, Madisona i Monroe, oni wszyscy są oczywiście jeszcze tak zwanymi ojcami narodu, sygnatariuszami deklaracji niepodległości i tak dalej. I na koniec tę szóstkę kończy John Quincy Adams, też z Massachusetts, syn John Adamsa oczywiście, więc o pokolenie młodszy, ale też już był czynnym uczestnikiem rewolucji, jako młody chłopak jeszcze, pomagając ojcu, zostałem dyplomatą w wieku lat 15 już, bo znał francuski, co było dosyć rzadkie w Stanach, a bez francuskiego właśnie się przecież nie dało za bardzo w ogóle funkcjonować. A to, proszę Państwa, był wybitnym dyplomatą, tak naprawdę on sformułował doktrynę Monroe, która właśnie została zatytułowana tak od nazwiska prezydenta, ale oczywiście autorem był John Quincy Adams. Czyli proszę Państwa, jego też można liczyć jeszcze do tego pokolenia. Tak. Jeżeli sobie spojrzymy na skład gabinetów amerykańskich, federalnych oczywiście, do czasu wojny secesyjnej, to południowcy dominują tam niepodzielnie. I jak za chwileczkę zobaczymy, w tym sporze, głównym sporze politycznym, ale również aksjologicznym i w konsekwencji prawnym, który rozdziera Stany Zjednoczone, władza federalna konsekwentnie stoi po stronie południa. Więc południe nie ma problemu z władzą federalną. Południe ma problem ze Stanami Północy. To jest konflikt właśnie międzystanowy, a nie na linii Stany-Federacja. Oczywiście, proszę Państwa, chodzi, jak Państwo doskonale wiecie, o tak zwaną szczególną instytucję. Tak jak eufemistycznie nazywano niewolnictwo w Stanach Południowych. Szczególna instytucja. I proszę Państwa, tutaj nie będę się wgłębiał w jakoś zbyt mocno w historię, tak, niewolnictwa w Stanach, bo nie o to tutaj chodzi. Chciałem się skupić tylko na tym jednym tak naprawdę aspekcie, czyli na tym aspekcie konstytucyjnym. Bo oczywiście spór o niewolnictwo również ma podłoże konstytucyjne i powiedzmy sobie szczerze, że w tym sporze zdecydowanie wygrywają zwolennicy niewolnictwa z abolicjonistami. Bo rzeczywiście konstytucja, co prawda nie używając ludzie słowa niewolnik, ale wprowadza po pierwsze w jednym przepisie rozróżnienie, mówiąc o ludziach wolnych i ludziach pozostałych na przykład. Czy wreszcie, proszę Państwa, zawiera artykuł, przepraszam, przepis artykułu ujęty w artykule 4 ustępie 2. Zresztą tam jest do dzisiaj, bo wiadomo, że Amerykanie sobie wykreślają z konstytucji, tylko sobie coś do niej dopisują. Przepis ten brzmi tak. Kto będąc na podstawie ustawodawstwa jednego stanu obowiązany do służby lub pracy zbiegnie do innego stanu, nie może być z mocy obowiązujących tam ustaw lub innych przepisów zwolniony od tej służby lub pracy, lecz powinien być na żądanie wydany tej osobie, która ma prawo do jego służby lub pracy. Proszę Państwa, ten przepis był określany przez wszystkich uczestników debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych przed wojną secesyjną jedną, jedyną nazwą – Fugitive Slave Clause. Tak? Czyli postanowienie o zbiegłych niewolnikach, bo było doskonale wiadomo, że tylko i wyłącznie o to chodzi.
A więc, proszę Państwa, konstytucja sankcjonuje pośrednio niewolnictwo i co do tego nie można mieć wątpliwości. Rzeczywiście tak było, tak? Rzeczywiście tak było, a zatem nakłada na władzę federalną obowiązek bronienia prawa właściciela do jego niewolnika i władza federalna zresztą ten obowiązek wykonuje. I to oczywiście z biegiem czasu wraz z pogłębianiem się tego cywilizacyjnego i moralnego de facto sporu o niewolnictwo powoduje wzrastanie oporu na północy. Proszę Państwa, w celu wykonania tej klauzuli już w 1793 roku władza federalna przyjęła tzw. Fugitive Slave Act, czyli właśnie ustawę o zbiegu niewolnika, która wprowadza pewne procedury, co należy zrobić, kiedy zbiega się złapie, jak z tym postępować, kto ma rozstrzygać tego typu spory powstałe na tym tle i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, co tu dużo mówić, na północy w bardzo wielu stanach ta ustawa była wcześniej niewykonywana, natomiast niektóre stany północy posuwały się nawet do tego, aby ją nullifikować. Dzisiaj znowu, kiedy myślimy o tym, że to przede wszystkim południe kładło prawa stanów na szali, dziwi nas to, że coś takiego jak nullifikacja mogło być wykonywane przez stany północy. Otóż mogło. Co to jest nullifikacja, proszę Państwa? Ano to jest wyprowadzony jak najbardziej z compact theory, a nie z contract theory, tak? Doktryna, która głosi, że stan może ogłosić, że dane prawo federalne go nie dotyczy. Bo takie widzimy się. A przede wszystkim dlatego, że jest niekonstytucyjne. I oczywiście nullifikacja może być dokonana różną drogą. Może to być ustawa Kongresu Stanowego, może to być uchwała podjęta przez tak zwaną konwencję stanową, czyli takie szersze zgromadzenie obywateli. Tego typu konwencje są czasami, no dzisiaj już rzadko, ale w XIX wieku były zwoływane jeszcze całkiem często. Czy wreszcie, proszę Państwa, zdarzało się, że nullifikacji dokonywały sądy najwyższe poszczególnych stanów. I oczywiście, proszę Państwa, południowców to specjalnie nie raduje, że ich niewolnicy zbywają na północ, a północ nie chce im ich wydawać. I dlatego w ramach tego narastania kryzysu politycznego w 1850 Fugitive Slave Act został znowelizowany. Procedury znacznie uproszczone i oddane całkowicie w gestię federalną, bo wcześniej ta gestia była podzielona między stany a federacje. No i proszę Państwa, procedury wprowadzono dosyć sympatyczne, to znaczy takie, które mówiły, że komisarze federalni dostają więcej pieniędzy za murzyna, którego zwrócą na południe, niż za murzyna, co którego stwierdzą, że jest wolny i że ma prawo zostać na północy. No i właśnie do czego to w konsekwencji doprowadziło. I historycy nie mają wątpliwości, a nawet wielu południowców stwierdziło to post factum, że przeforsowanie tej ustawy było największym błędem politycznym południa. Gdyż doprowadziło po prostu do tego, że wielu Amerykanów z północy, którym wcześniej los niewolników był kompletnie obojętny, tak, i którzy z zasady, bo tak generalnie wtedy przecież ludzie myśleli, uznawali swoją absolutną wyższość nad kolorowymi, będąc sami białymi, nagle zostali skonfrontowani bardzo często w swoim życiu codziennym z realnymi ludzkimi tragediami. Bo nagle jakiś tam właśnie czarnoskóry, który żyje obok nich od lat, to jest wzięty w kajdany, jakiś komisarz federalny chce go właśnie w tych kajdanach zaprowadzić gdzieś tam daleko na południe. I proszę Państwa, nic nie zrobiło takiej roboty abolicjonistom, jak właśnie ta ustawa. I jej wprowadzanie, brutalne wprowadzanie w życie w Stanach Północnych. Do czego dochodziło? Proszę Państwa, do zamieszek. Tłumy białych, podkreślam, rozbijały więzienia, biły komisarzy federalnych i uwalniały chwytanych z biegów niewolników. Legislatywy stanowe nullifikowały masowo, można powiedzieć, zaczynając oczywiście od stanów Nowej Anglii, z Massachusetts na czele, nie bez kozery Daniel Webster był właśnie z Massachusetts. Proszę Państwa, to jest zawsze otarcie, tak, jeżeli chodzi o północ, południe, no to w XIX wieku zawsze Karolina Południowa i Massachusetts. Oni się zawsze najbardziej tutaj nawalali na tej linii, bo to są kompletnie dwie różne tradycje pod każdym względem. Zresztą do dzisiaj są, tylko oczywiście tutaj wiele rzeczy się zasadniczo zmieniło. Sądy najwyższe wielu stanów nullifikują tę ustawę. Jest ona rzeczywiście na północy powszechnie przestrzegana i to właśnie dla południa, dla stanów południa zaczyna stanowić ów breach of compact. Właśnie w tym zaczynają południowcy dopatrywać się tego, że stany północne nie wykonują swojej części umowy. No przecież w umowie jest napisane, że macie nam oddawać niewolników. I władza federalna próbuje was do tego zmusić, ale wy się sprzeciwiacie władzy federalnej. To wy łamiecie konstytucję federalną, a w związku z tym my zabieramy swoje zabawki i wychodzimy z tej federacji. Tak, proszę Państwa, wygląda argumentacja, która stoi za secesją. Podkreślę jeszcze raz, ona ma trzy etapy. Po pierwsze, musimy przyjąć, że stan ma prawa suwerenne, że suwerenność leży właśnie w państwie, jednym z państw zjednoczonych, każdym z osobna. Po drugie, musimy stwierdzić, tak, że możliwe jest wystąpienie z tej umowy międzynarodowej dopiero wtedy, kiedy inna strona ją wcześniej złamała, i to w poważny sposób. I dopiero trzeci kroczek to znalezienie tego powodu, czy też pretekstu właśnie w postaci tego owego złamania konstytucji przez któreś ze
innych stanów, które jest innych państw. Wtedy możemy, bo tak było się prawo narodu, bo tak powiedział Locke, a Locke przecież jest Bogiem dla Amerykanów w pewnym sensie, przynajmniej, a przynajmniej wtedy był, możemy wówczas powiedzieć, że dobra, mamy dosyć tej federacji, wracamy do swoich praw suwerennych. Słucham. Mam pytanie w sprawie tej nulifikacji. Mhm. Czy ona jest jeszcze stosowana? Bo w jednym z wywiadów, kiedy był ten, była decyzja z Sądu Najwyższego na temat kwestii małżeństw w Stanach Zjednoczonych, niektórzy dziennikarze i publicyści pisali, że poszczególne stany, które się z tym nie godzą, głównie chodziło o te stany konserwatywne, południowe, powinny mieć prawo do tego, żeby to zawetować. To było to samo? Znaczy powiem tak, po wojnie secesyjnej generalnie raczej dominuje doktryna, że nulifikacja jest niemożliwa. To znaczy, że stan nie ma prawa tego zrobić, co nie zmienia faktu, że kilkakrotnie w późniejszej historii Stanów Zjednoczonych dochodziło jeszcze do kryzysów nulifikacyjnych. Ostatni poważny kryzys nulifikacyjny miał miejsce na przełomie lat 50. i 60. kiedy Stany Południowe stawiały duży opór znoszeniu segregacji rasowej. Wtedy właśnie próbowano nulifikować prawa federalne, na przykład było mówiące o tym, że czarni mogą z białymi chodzić razem do szkół. Na pewno Państwo znacie te obrazki, prawda, Gwardia Narodowa, która wprowadza pierwszego czarnego studenta na Uniwersytet w Mississippi na przykład i tak dalej. To się przecież tam rzeczywiście wtedy działo. Proszę Państwa, i takim chyba najlepszym podsumowaniem całej tej prawnej argumentacji, którą stosuje Południe, niech będzie ten dokument, który cały ambaras zaczął. To znaczy, proszę Państwa, Deklaracja Karoliny Południowej z 24 grudnia 60 roku, czyli właśnie ta, która rozpoczyna całą secesję. Uznajemy, że we wszelkich porozumieniach pomiędzy dwiema lub więcej stronami zobowiązania są wzajemne, że porażka jednej z umawiających się stron w wykonywaniu materialnej strony porozumienia całkowicie zwalnia ze zobowiązania inne strony oraz, że kiedy nie można wskazać żadnego arbitra, każda ze stron uprawniona jest do dokonania własnej oceny działań stron pozostałych, ze wszelkimi mogącymi stąd wynikać konsekwencjami. Następnie następuje cytowanie klauzuli o zbiegłych niewolnikach i dalsza część argumentacji. Rząd generalny jako wspólna agenda ustanowił prawa mające na celu wprowadzenie w życie tego zobowiązania państw. Wiele z tychże praw było egzekwowanych, ale wzrastająca wrogość po stronie państw niewolniczych do instytucji niewolnictwa doprowadziła do nieprzestrzegania ich zobowiązań, aż w końcu prawa rządu generalnego przestały realizować cele konstytucji. Czyli tutaj, proszę Państwa, w takiej pigułce ujęto właśnie całą argumentację prawną Południa za secesją. Czyli jedną stronę już znamy, a teraz, proszę Państwa, przejdźmy do strony drugiej. W przeciwieństwie do południowców, którzy tak naprawdę szukają argumentacji za secesją poza konstytucją, powołując się na milczenie konstytucji, północ też powołuje się na milczenie konstytucji, ale niejako wewnątrz niej. To znaczy interpretuje owo milczenie konstytucji w zupełnie inny sposób. To znaczy prawnicy reprezentujący w pewnym sensie w swoich poglądach drugą opcję, która jeszcze przed wojną secesyjną twierdziła, że secesja nie jest możliwa. Po pierwsze opierali się oczywiście na teorii kontraktu, czyli na teorii umowy społecznej, mówiąc, że jest właśnie jedna wspólnota narodowa, tak jak przed chwilą cytowany przeze mnie Daniel Webster. Natomiast stwierdzali prosty fakt. Jeżeli konstytucja milczy na temat secesji, to znaczy, że secesji nie ma po prostu. Nie ma takiej możliwości. Konstytucja mówi, jak przystąpić do Unii. Konstytucja przewiduje możliwość przystępowania do Unii nowych stanów. Natomiast konstytucja nic nie mówi o tym, żeby jakikolwiek stan mógł Unię opuścić, więc wniosek z tego jest taki, że opuszczenie Unii jest niemożliwe. Oczywiście, proszę Państwa, okazuje się, że to jest miecz obosieczny. No bo na przykład Jefferson Davis bardzo zgrabnie, oczywiście Państwo byli kojarzyć nazwisko prezydent Konfederacji, odpowiadał na to, że jest dokładnie odwrotnie. Przecież doktryna konstytucyjna amerykańska głosi, że stan przekazuje federacji tylko takie prawa, które expressis verbis przekazuje w konstytucji. Jeśli ich nie przekazuje, to znaczy, że on, że je ma. No a skoro przyrodzonym prawem suwerennego państwa, oczywiście tutaj inna postawa aksjologiczna, tak, teoria porozumienia państw, przyrodzonym prawem suwerennego państwa jest w pewnych sytuacjach odejście od umowy, której druga strona nie respektuje. I wracamy do tego samego punktu, można powiedzieć. Natomiast, proszę Państwa, najmocniejsze argumenty tak naprawdę przeciwko secesji wyjdą spod pióra właśnie tego nieuka, tego faceta bez żadnego przygotowania akademickiego, tego prawnika samouka, bo wtedy w większości stanów było tak, że można było przyjść do sądu, powiedzieć, chcę być prawnikiem, dobra, płać pan $10, masz pan licencję. I tak się nie zostawało. Widzicie? Ciekawe czasy, prawda? I trzeba było chodzić na dziwne przedmioty, na dziwnych uniwersytetach. To było dużo. Słucham? To było dużo. To było dużo, oczywiście to było dużo, ale no, to było tylko nie można
raczej kwestia pewnej inwestycji, tak? Natomiast studia na pewno były droższe. Tak, prawnikiem w rozumieniu takim pożycznikiem, sędzią? Bo nie, sędziami było oczywiście inaczej, mówię prawnikiem w sensie palestrantem, kimś wykonującym zawód prawniczy, tak, należącym do BA, no to wtedy wystarczyło po prostu kupić licencję i sprawa załatwiona. Ale to nie było jeszcze czasy BA, Bar Association, nie funkcjonowało w tym czasie? Pewne zalążki, tak, znaczy to jest oczywiście dosyć, tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo zresztą też się do końca nie znam, ale oczywiście tak, pewne zalążki tych zawodów, takie jakie widzimy w Stanach dzisiaj już były, tylko właśnie dużo mniej to było wszystko sformalizowane, w dużo większym stopniu dobrowolne, no więc dlatego właśnie taki człowiek jak Lincoln, nie mający żadnego przygotowania, żadnej edukacji, no po prostu sobie zaczął prawnikiem, jeździ sobie na tym mule z dokumentami w cylindrze, tak jak już mówiłem, no i prowadzić praktykę, zresztą całkiem skuteczną, po prostu był łebskim facetem. Proszę Państwa, Lincolna poglądy na konstytucję, współczesny wielki amerykański konstytucjonalista David Strauss, Michael Paulsen, źle spojrzałem na swoją kartkę, Michael Paulsen, podsumował w następujący sposób. Lincoln był pragmatycznym tekstualistą. Znaczy, Lincoln patrzył na tekst i generalnie wszystkie argumenty swoje wywodził z tekstu. No, pierwszy argument, który generalnie jest taką chyba najmocniejszą torpedą we wszystkie te wywody Calhouna i innych południowców, no, był dosyć prosty. Konstytucja nic nie mówi o suwerenności, więc mówienie w ogóle jakiejkolwiek suwerenności nie ma sensu w świetle konstytucji, tak? Nie ma takich koncepcji w konstytucji, no więc jak można z niej wywodzić jakiekolwiek argumenty przeciwko tejże konstytucji i tak, no proszę Państwa, no, można się kłócić albo nie, właśnie można się podać albo nie, ten argument, ale jest on bardzo prosty, jakby nie patrzeć, no ciężko w pierwszym przynajmniej momencie cokolwiek na niego powiedzieć. I proszę Państwa, patrząc na sam tekst, Lincoln argumentuje w ten sposób. I ta argumentacja dotyczy, podkreślę, razu nie tylko secesji, ale kilku problemów naraz. Część nie może kontrolować całości, ani doprowadzić do jej zniszczenia. Tak jak stan nie może dyktować niczego Unii, ni doprowadzić do jej zniszczenia. I tak samo sąd nie powinien dyktować narodowi, jak interpretować konstytucję, niszcząc zarazem jej istotę. Ciekawe, co? Wreszcie szczególny przepis samej konstytucji musi być interpretowany w świetle potrzeby zachowania ładu konstytucyjnego jako całości, a tym bardziej nie można pozwolić, aby interpretacja lub wdrożenie szczególnego przepisu doprowadziło do zniszczenia konstytucji jako całości. Jako przedmiot prawa konstytucyjnego, konstytucja nie jest paktem samobójczym. Jej przepisy nie powinny być interpretowane tak, aby nim się stała. I w innym miejscu Lincoln ujął to trochę bardziej lapidarnie. Żaden rząd nie mógłby istnieć, jeśli jego organiczne prawo zawierałoby przepis umożliwiający jego własny koniec. Właśnie, pakt samobójczy. Jeżeli przyjmiemy, że jest konstytucja, dopuszcza secesję, no to nie jest konstytucją. Nie tworzy tego, co właśnie Amerykanie nazywają government proper, czyli tego rządu, tak, z prawdziwego zdarzenia. Rząd z prawdziwego zdarzenia jest po to, żeby być i rządzić i mieć kontynuację, a nie po to, żeby pewnego dnia się skończyć, no bo ktoś ma takie widzimisię. Dlatego można mniej więcej argumentację Abrahama Lincolna sprowadzić. Zresztą, proszę Państwa, nawiążę na chwileczkę do tego wątku z sądem, bo przecież Lincoln z Sądem Najwyższym toczył regularną wojnę. Równoległą do swojej wojny, tak, z Stanami zbuntowanymi i nie wykonywał orzeczeń Sądu Najwyższego, co najmniej kilkakrotnie, twierdząc właśnie, że w takiej, a nie innej sytuacji te orzeczenia są niezgodne z interesem narodowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu argumentacja padała. Zresztą, proszę Państwa, nie był on jedynym amerykańskim prezydentem, który wodził przecież się tutaj za łby z Sądem Najwyższym, no, że wymienię jeszcze właśnie też dosyć mocne nazwisko Franklin Roosevelt. Jego wielka wojna z Sądem Najwyższym o New Deal, zresztą wygrana przez prezydenta, tak, Goldcoverem niemalże, bo Sąd Najwyższy się przestraszył i skapitulował przed reformami, które Roosevelt chciał wtedy prowadzić. Także, proszę Państwa, jeżeli egzekutywa, na czele egzekutywy stoi jakaś taka charyzmatyczna jednostka, która ma dużo do powiedzenia, no to spięcia z władzą sądowniczą są w pewnym sensie nieuniknione. No, historia Stanów Zjednoczonych zdaje się tego troszeczkę dowodzić. I proszę Państwa, to są argumenty prawne. Natomiast, co z tego wynikło na koniec, to wszyscy Państwo doskonale wiecie. I tutaj oddam głos temu, komu przez przypadek oddałem trochę za wcześnie, czyli właśnie Davidowi Straussowi, jednemu ze współczesnych, największych i najbardziej znanych amerykańskich konstytucjonalistów, który jest akurat antytekstualistą, odwrotnie troszeczkę niż Lincoln, ale który napisał bardzo ciekawą rzecz. Przed wojną domową toczyła się żywa i nierozstrzygnięta debata nad tym, czy konstytucja pozwala stanowi na dokonanie secesji. Nie ma już żadnej tego typu debaty. Nikt dziś nie popierałby na poważnie poglądu, że konstytucja pozwala na secesję, a przynajmniej w takim kształcie, jak próbowała tego Konfederacja. Gdzież jest tekst, który rozstrzygnął ten problem? Odpowiedź brzmi, oczywiste, że problem ten, podobnie jak inne ważne problemy konstytucyjne, rozstrzygnięty został przez coś innego niż tekst.
często, proszę Państwa, przez armaty, tak? Których północ po prostu miała więcej. I zresztą Amerykanie, no proszę Państwa, jest taki pewny chichot historii, że armia północnej Virginii skapitulowała w osobie oczywiście jej dowódcy generała Roberta Edwarda Lee w budynku sądowym, tak? W Appomattox Courthouse w Virginii. Lee i Grant podpisują kapitulację armii północnej Virginii, co pozwala troszeczkę ironicznie amerykańskim historykom stwierdzać, że była pewna sprawa, tak? W rozumieniu takim domyśle sprawa sądowa, która rozstrzygnęła wojnę secesyjną, i to ta sprawa się nazywa Grant v. Lee, tak? Grant versus Lee. No i rzeczywiście, proszę Państwa, tak to można ten temat może w pewnym sensie podsumować. I co nam, jakie wnioski z tego można wyciągnąć? Proszę Państwa, no zdecydowała siła, tak? Zdecydowała czysta siła, no do tych siła zbrojna, zginęło setki tysięcy ludzi i przez to okazało się, że secesja jest nielegalna. Dlaczego? No bo ci, którzy próbowali jej dokonać, zostali ostatecznie w wyniku właśnie tej wojny za łamacze prawa, że tak się wyrażę, uznani. Zresztą, proszę Państwa, jeszcze jedną uwagę tutaj wcisnę, trochę może mogę ją powiedzieć wcześniej, ale też mi się wydaje dosyć ważną. Bo oczywiście Amerykanie, jak Państwo zapewne doskonale wiecie, nie używają pojęcia wojna secesyjna, to jest pojęcie właściwie językowi polskiemu. Najczęściej amerykańska historiografia mówi civil war, ale nie tylko. Czasami można się spotkać też z terminem war between the states. I bardzo i te terminy najczęściej używane są z pełną świadomością. No, jest jeszcze War of Northern Aggression. No tak, oczywiście, to jest najbardziej radykalny, ale wydaje mi się, że War Between the States w pewnym sensie wystarcza. No bo o co chodzi, proszę Państwa, co sugeruje nam termin Civil War, czyli wojna domowa w ramach jednego narodu, tak? Wojny domowe toczą się w ramach narodu, a War Between the States to jest wojna między suwerennymi państwami. Po prostu część suwerennych państw postanowiła bić się sobie z resztą suwerennych państw i się nawzajem biły. Także jeżeli widzicie Państwo w tekście, że amerykański historyk używa terminu War Between the States, to znaczy, że jego sympatie leżą raczej właśnie po pokonanej stronie, a przynajmniej identyfikuje się bardziej z tą teorią, że Stany Zjednoczone, tak, Stany Zjednoczonych suwerenność spoczywa na państwach poszczególnych, a nie na narodzie wspólnym, gdyż takiego istnienia takowego nie uznaje. I proszę Państwa, Amerykanie mieli z tym problem, z tym, w jaki sposób ten spór został rozstrzygnięty. Wielu prawników, nawet z północy, pisało jeszcze przez wiele lat po wojnie, co w takim razie jest naszą rule of law, tak? Co jest naszymi rządami prawa, tak? Tym, co, czego anglosasi są tak bardzo przyzwyczajeni przez ta koncepcja podobnie. No, oczywiście są wielkie różnice między koncepcją reszta, ta koncepcją rule of law, ale w tym momencie zróbmy taką głupią generalizację, sprowadźmy do wspólnego mianownika. No, chodzi o to, że prawo rządzi, tak? A w związku z tym musi być jakiś organ, który rozstrzyga spory, tak? A jak nie ma takiego organu, to głupiejemy. I to jest właśnie taka sytuacja. Kto miał rozstrzygnąć spór między poszczególnymi podmiotami federacji, tak? No, konstytucja tak naprawdę nie przewidywała czegoś takiego. W związku z tym spór się rozstrzygnął siłą. To była jedyna droga, którą rozstrzygnąć się mógł. I proszę Państwa, co nam to też mówi na temat znowu legalności secesji? No, proszę Państwa, no, śmiem twierdzić, że są cztery opcje, do których możemy dojść, prowadząc pewne rozumowanie. Ale znowu, żeby to rozumowanie przeprowadzić, zróbmy na chwileczkę takie założenie, że ma rację Ronald Dworkin, kiedy twierdzi, że zawsze istnieje jedno właściwe rozwiązanie każdej sprawy. To znaczy, że da się, rozumując prawniczo, tak, sędzia Herkules jest nam w stanie powiedzieć, tak, że co jest legalne, co jest nielegalne w danej sytuacji, co jest zgodne z prawem, co jest niezgodne z prawem. No i proszę Państwa, załóżmy, że secesja była legalna, tak? No to co się stało? No mamy do czynienia ze zbrojnym wymuszeniem stanu nielegalnego, tak? Ze zbrojnym wymuszeniem złamania prawa. A co jeśli secesja była nielegalna, tak? Bo to by nam powiedział sędzia Herkules, analizując prawo. No to jak to co? No zostało wyegzekwowane prawo, tak? Jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie argumentów przedstawionych przez obie strony, czy secesja była legalna, czy nie. No zapewne każdy z nas ma jakiś swój pogląd, ale proszę Państwa, to jest tylko właśnie pogląd i te poglądy też mogą się ścierać. Nieskończoność tak naprawdę. I nawet do dzisiaj, jak sobie przyjrzymy amerykańskie teksty, w których współcześni, jak najbardziej historycy prawa analizują ten problem, no oczywiście większość powie, no bo takie są fakty, że secesja była nielegalna, ale jak najbardziej znajdą się jeszcze cały czas takie reagowni, które będą choćby po to, żeby powiedzieć coś no, bardziej oryginalnego, że nie, była legalna, prawda? I będą na to przedstawiać na rozliczne dowody. Proszę Państwa, i tych dowodów wbrew pozorom troszeczkę jest. No bo choćby prosta sprawa, kiedy w czasie tak zwanej rekonstrukcji, to znaczy
kiedy rekonstruowano dosłownie i przenośni władzę federalną na terenach południowych, kiedy zastępowano okupację wojskową przywracaniem normalnych praw, konstytucji stanowych, przyjmowaniem tych stanów na powrót do Unii, właśnie zobaczcie Państwo, przyjmowano stany na powrót do Unii, tak? Po co przyjmować na powrót do Unii kogoś, kto dokonał nielegalnej secesji, więc teoretycznie z Unii nigdy nie wystąpił? Po co zmuszać te stany do tego, żeby przyjmowały nowe konstytucje, w których wyrzekają się prawa do secesji? Tam przecież bardzo często w konstytucjach, nie wiem, Mississippi czy Karoliny znajdziemy właśnie tego typu ustępy. No więc po co, tak? Właśnie, proszę Państwa, można powiedzieć, że w celu przypieczętowania tekstem pewnych faktów, ale... Ktoś nam macha przy sobie. No ale, proszę Państwa, jest to, można też odwołać się do pewnych tutaj autorytetów, że tak się wyrażę, zagranicznych. Na przykład Alexis de Tocqueville, który, jak Państwo wiecie, w Stanach był i napisał pewną dosyć znowu książkę na ich temat, stwierdził jednoznacznie, że wszyscy tutaj uważają, że każdy stan może wystąpić z Unii. Tak? To była jego obserwacja, jako pewnego człowieka, który nie miał żadnego interesu po żadnej stronie. A jednak rozstrzygnęło się tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, i teraz przytoczę jeszcze raz pogląd Paulsena, tego, który nam powiedział o Lincolnie, został polskim językiem fanem Lincolna. Uważa te poglądy Lincolna na konstytucję generalnie za takie no, najsłuszniejsze z możliwych, można powiedzieć. Wielokrotnie udowadniał to w swoich współczesnych, jak najbardziej, publikacjach. Paulsen, proszę Państwa, podsumowuje problem w ten oto sposób. Świat nie zauważa ani nie pamięta, co akademicy mają do powiedzenia konstytucji. Tak też zresztą chyba powinno być. Prawo tworzą i kreują jego interpretację wielkie wydarzenia, a nie artykuły naukowe. Wojny, a nie słowa. Prezydenci, a nie profesorowie. Jesteśmy, proszę Państwa, do niczego. I tak w końcu przyjdzie jakaś wojna, która wszystko rozstrzygnie, a to, co my tam sobie napiszemy w naszych artykułach, no to co najwyżej służy do tego, według Paulsena, żeby przekonać kogoś do stanięcia po właściwie z naszego punktu widzenia na stronie. Tak? Jest to, zobaczcie Państwo, taki realizm amerykański w takiej wersji hard, można powiedzieć, tak? To znaczy, co to jest prawo? To tak jak nam powiedzieli realiści amerykańscy, to jest to, co sędziowie i adwokaci robią ze swoimi sprawami, że przytoczę taki słynny cytat, no to Paulsen powie nam, co to jest prawo, no to jest to, co wynika z faktów politycznych. No, proszę Państwa, jest to pogląd, jakby nie patrzeć, kontrowersyjny, ale w świetle, wydaje mi się, choćby tego, jak właśnie największy kryzys konstytucyjny przebiegał, no całkiem mocny. Proszę Państwa, i znowu kończąc już absolutnie, chciałem Państwu przytoczyć jeszcze jeden cytat. Cytat, który pokazuje, w pewnym przynajmniej stopniu, być może popełniam lekkie nadużycie, ale mam nadzieję, że nie, tego typu obrót sprawy był antycypowany już przez ojców założycieli. I to, proszę Państwa, cytat będzie z niebyle kogo, bo z Aleksandra Hamiltona. Jak Państwo zapewne wiecie, uchwalenie konstytucji poprzedziła seria publikacji wydanych w Nowym Jorku, które dzisiaj nazywane są jak najczęściej The Federalist albo Federalist Papers. Trzech ludzi, John Jay, James Madison i przede wszystkim Alexander Hamilton, wyłożyło w tych kilkudziesięciu esejach swoją wizję owej federalnej republiki. Zresztą wizję opartą nie tylko, jak się czasem myśli, na prawie natury i na myśli oświecenia, ale również na głębokich obserwacjach historycznych. Zwłaszcza Hamilton i Madison analizowali losy wszelkich wcześniejszych republik, przyglądali się bardzo uważnie Rzeczpospolitej również naszej, wyciągali pewne wnioski z jej historii, tak samo z Republiki Weneckiej i tak dalej, z Anglii oczywiście, no bo to ich było najbliższe. I proszę Państwa, no dzisiaj Federalist Papers mają w Stanach niesamowity status, to jest taka w końcu wykładnia autentyczna. Ci faceci napisali potem konstytucję, a tutaj pokazali w tych kilkudziesięciu esejach, jak ją widzą. Tak naprawdę rozłożyli ją na części pierwsze. No i w jednym z esejów poświęconych, proszę Państwa, sporom, Hamilton stwierdza, co następuje. Jako że władza niemal zawsze rywalizuje z inną władzą, rząd federalny będzie ciągle gotowy do skontrowania uzurpacji rządów stanowych, a one będą w podobnej pozycji względem rządu federalnego. Ludzie, rzuciwszy się na jedną z szal tej wagi, niezawodnie sprawią, że ta właśnie przeważy. Jeśli ich prawa zostaną naruszone przez jedną z władz, będą mogli użyć drugiej jako instrumentu rekompensującego. Jakże mądrzy będą, pielęgnując to, by Unia zapewniała im możliwości, których nie da się przecenić. Hamilton, ekspert. Dziękuję.